Mika Lisak, striker of Lech Poznań. And before Mika, I ask you about this upcoming game with Zagłębie. I want to go back to this game with Warta Poznań last week. Because of your goalless streak has ended. And I know it was more like media stuff that something you are you were thinking of. But did you feel some kind of relief after this goal? Yeah, first of all, I don't read the media here, but I know when I have to score, and it's always. And if I don't score, obviously, I think about it. And but yeah, I had four games without scoring goals, and it sounded like I was in a big crisis. And that's the pressure I have here to be striker for such a big club. So yeah, my goal was a relief. But like I said, for me, when we win games, I really don't care if I score or not. We are playing Zagłębia at their stadium, and it's a place where you debuted in Ekstraklasa in Lubin. And it was like a bittersweet game because you score a goal, but we lost. What are your memories, and are they good memories from this game in Lubin? Yeah, obviously not, because we didn't win. But I remember, yeah, I scored my first goal. So it was a very nice feeling to get the first goal. And but yeah, I think we will come now to Lubin with a completely different team. So yeah, we are looking forward to the game. We are coming with totally different team, but there are some guys in our team who played last season. And is the fact that the coach Żuraw is coaching Zagłębie making this game a bit special for you guys? No, but we all are happy to see him. It was very important for me in my beginning here in Lech. And yeah, we always try to go out and win, and that he's coach there, yeah, like I said, it doesn't really matter for us, just that we are happy to see him again. There are three games left in this year for Lech Poznań, two away and one here at Bułgarska. How many points in these three games will satisfy Mika Isak and the team to spend Christmas and winter break in good mood? Oof, yeah, hopefully all, but we know that the Ekstraklasa is so demanding, it's so difficult. We always try out to go and win the games, but the best idea is always to take game by game. So we will start now with Lubin. Asystent trenera Macieja Skorzy, Maciej Kędziorek, jest z nami, a przed Lechem Poznań mecz z Zagłębiem Lubin. Z Zagłębiem, które od dwóch miesięcy nie potrafi wygrać ligowego meczu, ale równocześnie z zespołem, który na przykład we wrześniu potrafił wygrać wszystkie swoje mecze. Trzy. Jaka jest prawda o Zagłębiu Lubin jako zespole, z którym się zmierzycie? No nie patrzyłbym aż tak bardzo na te ostatnie mecze. Mają troszkę teraz na pewno gorszy okres, natomiast no, jest to zespół pełen klasowych piłkarzy, bardzo dobrych zawodników, nawet w kontekście całej ligi, do tego młodzież, która potrafi też grać w piłkę i ze szkolenia, które Zagłębie słynie, także spodziewamy się trudnego meczu. Chcemy się do niego jak najlepiej, przygotowujemy się do niego jak najlepiej i mimo tego, że Zagłębie ma w tej chwili trochę gorszy okres, to spodziewamy się tego, że tanio skóry nie sprzedadzą, jak to się kolokwialnie mówi. Natomiast na pewno też atutem jest trener Żuraw, który bardzo dobrze zna zespół Lecha, zresztą również kilku członków sztabu szkoleniowego tutaj wcześniej pracowało, także no, spodziewamy się trudnej przeprawy. No trochę uprzedził trener moje pytanie właśnie, czy to, że trener Żuraw pracował tutaj w Lechu i wielu z tych zawodników, z którymi pracował nadal w Kolejorzu jest takim małym handicapem dla Zagłębia przed tym meczem? Może nie handicapem, ale na pewno ułatwia troszkę rozpracowanie rywala, natomiast no my też będziemy szykowali jakieś niespodzianki i będziemy starali się trenerowi Żurawiowi maksymalnie tą pracę utrudnić. Muszę zapytać też o stałe fragmenty gry przy okazji, bo Zagłębie, jak sobie spojrzałem w statystyki, najmniej goli w lidze strzeliło po tych stałych fragmentach, a z kolei jest w czołówce pod względem tych straconych goli po stałych fragmentach gry. Czy w takim razie Lech będzie chciał wykorzystać te dwa fakty w zbliżającym się meczu? Zawsze chcemy wykorzystać to, jak gra rywal. Natomiast aż tak bardzo bym też do tej statystyki nie przykładał uwagi, dlatego że Zagłębie trochę zmieniło teraz sposób bronienia przy stałych fragmentach. Rzeczywiście wcześniej miało delikatne problemy, natomiast
od ostatnich czterech, od meczu z Mielcem nie straciło bramki, zmieniło system bronienia i wychodzi im to całkiem przyzwoicie, dlatego też bym tak, aż bardzo te statystyki często zakłamują trochę piłkę, piłki się nie da tak do końca aż policzyć, jak to ostatnio jest modne, ale na pewno coś tam szykujemy i na pewno będziemy chcieli ich zaskoczyć. Jakiego w ogóle meczu ze strony Zagłębia się spodziewacie? No bo patrząc na to, że oni tak wiele tych spotkań ostatnio przegrali, w tym momencie nie mają tak naprawdę nic do stracenia i mogą wyjść bardzo odważnie na Lecha, no bo tak jak mówię, nie mają nic do stracenia w tym momencie. Spodziewam się, że Zagłębie będzie grało swoją piłkę, że nie będzie tutaj gdzieś dużo kombinowało. Zresztą też chyba mało czasu jest na to. W środę grali mecz w Gdyni. Myślę, że jeden, maksymalnie dwa treningi to trochę krótki okres, żeby wszystko diametralnie zmienić, więc raczej spodziewamy się, że będzie Zagłębie chciało grać swoje, będzie chciało grać w piłkę, tak jak to miało miejsce wcześniej i że sobie z tym poradzimy. To na koniec podsumujmy jeszcze sytuację kadrową. Przed meczem w Lubinie, teraz w meczu Pucharu Polski, kilku podstawowych zawodników odpoczęło, nie zagrało przeciwko Garbarni. A jak wygląda ta sytuacja zdrowotna przed meczem z Zagłębiem? Nie wiem akurat, czy do końca słowo odpoczęło jest dobrym, bo tutaj nie chodziło o to, żeby odpoczęli, tylko bardziej o to, żeby też docenić trochę chłopaków. To trener Skorża zawsze podkreśla, mamy szeroką ławkę i ci zawodnicy, którzy są teoretycznie, powiedzmy, tymi rezerwowymi czasami, bo to się też często zmienia, też na tą grę zasługują. Mamy bardzo wyrównany zespół i to jest super sytuacja. Natomiast sytuacja zdrowotna jest taka, że wszyscy są zdrowi. Końcówka rundy naprawdę jest to super komfort dla nas, bo możemy skorzystać ze wszystkich zawodników. I spodziewajmy się niespodzianek.